Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj mam dla Was taki spontaniczny, trochę łatwiejszy na pewno dla mnie do nagrania film, czyli konfrontację Bookhole i cofniemy się dzisiaj w czasie, obejrzymy sobie Bookhole pierwszy na pewno i prawdopodobnie drugi, bo myślę, że to szybko dość pójdzie na przyspieszeniu i zobaczymy, ile z tych książek udało mi się do tej pory po dzień dzisiejszy przeczytać i zobaczymy właśnie, jak to wygląda. Ogólnie to nie mam zbyt dobrych, jakby nie spodziewam się niczego dobrego, boję się, że słabo to wypadnie. Hubert powiedział, że 50%, ale wydaje mi się, że 50% to jest bardzo optymistyczne założenie i może się to nie udać. Szczególnie jeśli chodzi o ten pierwszy Bookhole, bo tam było chyba trochę takich książek kupowanych gdzieś tam na wyprzedażach i wtedy miałam takie podejście, żeby kupować więcej, a niekoniecznie jakby to, co mam wybrane i to, co konkretnie, tylko wiecie, widziałam, że jest jakiś ciekawy tytuł, którego w sumie nie miałam w planach, ale jest dychę, więc go biorę. Trochę takie miałam podejście, już teraz tak nie robię, ale zobaczymy, jak to wygląda i zobaczymy, ile udało się przeczytać tych książek i zaczynam zaraz nagrywanie tutaj ekranu. Dobrze, nagrywamy już. Czy to działa? Działa, proszę. O, zwróćmy uwagę na tą fryzurę kunsztowną tej pani tutaj. I przypomniało mi się, że też mam taką różową bluzę, która gdzieś tam z tyłu jest w szafie i nie noszę jej w ogóle. Muszę ją wyjąć gdzieś naprzód bardziej. I przejdźmy do książek. Po pierwsze, tutaj widzę seria Riordana Apollo i Boskie Próby. Nie przeczytałam. Odbiłam się trochę od Riordana przy okazji Riridu Czerwonej Piramidy i nie wiem, czy ja chcę do tego świata wracać i czy będą mnie jeszcze jakby śmieszyć i bawić te książki, czy wręcz będzie żenuła i cringe'owo, no nie wiem. Kolejna książka, którą pokazuję, to Portret Doriana Graya, też nieprzeczytany. Dodatkowo dowiedziałam się, że to nie jest najlepsze tłumaczenie, to, które ja tutaj mam. No i nie wiem, jakoś mnie nie ciągnie jeszcze do tej książki, ale no kiedyś pewnie sięgnę, bo to jest jednak klasyka. Dalej mamy znowu klasykę, tym razem ze świata książki, rozważna i romantyczna, oczywiście nieprzeczytana, jak większość pozycji tej klasyki elitarnej. Mam na półce, ale one czekają na swój czas. To jest to czytanie tych książek, to jest pieśń przyszłości dla mnie. I nie wiem, może jakiś maraton, może jakieś, nie wiem, wyzwanie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Chociaż wydaje mi się, że to jest dość oklepany pomysł, bo sporo kanałów takie rzeczy robi. Jane Austen, Perswazję, przeczytane akurat. Co mi się udało, to akurat przeczytałam Perswazję. Było okej, no, bez fajerwerków, jakby Jane Austen, konwenanse i miłości, takie wiecie, konwencjonalne. Opactwo Northanger, nieprzeczytane oczywiście, niestety. Dalej, o, widzę, przeczytane. Moja kuzynka Rachela, szybko pokazałam, a bardzo dobra książka. Milczący zamek też czytałam, w porządku, trochę mi się zatarło w pamięci, ale bawiłam się, myślę, dobrze na tej książce. I Harda. Harda, bardzo fajna książka, nie powinnam mówić fajna w jej kontekście, bo no jest to po prostu dobra, kawał dobrej literatury, powieści historycznej i polecam wszystkim i myślę, że ja do Herezińskiej będę sobie jeszcze wracać, bo myślę, że wiele do zaoferowania ma ta autorka akurat. Dalej, Nevermore, czyli książki młodzieżowe, seria młodzieżowa, bardzo dobrze wspominam tę książkę, bo akurat przeczytałam i planuję niedługo wrócić do tej serii, bo dwa kolejne tomy czekają na mnie. Co pokazuję tutaj dalej? O, widzę tutaj będzie Schmidt, dwie książki Ericha Emanuela Schmidta, Oskar i Pani Róża. No i co? Drugie to był chyba Dziennik Utraconej Miłości, z tego co widzę. To była jakaś promocja i w sumie akurat tu się cieszę, że wzięłam te książki. Co prawda trochę o nich zapomniałam i właściwie to tak sobie przypomniałam o nich teraz. I kiedyś na pewno do nich wrócę, cieszę się, że je mam w sumie. To są takie właśnie niepozorne, krótkie książki, a bardzo chwalony pisarz. Także myślę, że przyjdzie na niego odpowiedni moment. Okrutny książę, tak, pierwszy tom przeczytałam, a jakże opowiadałam w filmie o TikToku. Bardzo w sumie jakby relatywnie porównując te hity TikToka, to mi się chyba najbardziej Okrutny książę właśnie podobał. Tak z perspektywy czasu przynajmniej powiem. Z kolei widzę tutaj Sarę J. Maas, będę pokazywać Szklany Tron. Trochę się odbiłam, trochę się znudziłam. Niby było okej, ale bez fajerwerków. Dwór Cierni i Róż przeczytałam. Ale już drugi tom
ciężko, ciężko mi idzie i go też odłożyłam. Wojownicy, ucieczka w dzicz. Nie wiem, czy ja to będę czytać. Szczerze mówiąc, chyba się też tej książki pozbędę, sprzedam, oddam, bo chyba mnie już za bardzo nie ciągnie. To są opowieści młodzieżowe o kotach. Brzmi dobrze, ale sama nie wiem. Kolejna książka, którą tutaj mam za nadrzu, to Król z bliznami Leigh Bardugo, czyli coś ze świata Griszów. I w sumie kolejna książka, o której zapomniałam właściwie, że ją mam, bo ona gdzieś tam u góry stoi z tymi innymi błyszczącymi Griszami. I nie wiem, może na fali nowego sezonu serialu właśnie Cień i Kość, może wrócę sobie do tego świata. Nie wiem, muszę mieć po prostu odpowiedni nastrój i muszę mieć jakiś taki, wiecie, hype na to. Pół roku na Saturnie przeczytane, ta książka za bardzo mi się nie podobała. Obsidio, to jest trzeci tom, to musiała być jakaś promka za dyszkę, ale akurat dobrze, że to kupiłam. To jest trzeci tom trylogii Jaya Kristoffa. Pierwszy tom mam, Illuminae, ale drugiego nie mogę dostać nigdzie, Gemina chyba. No i tak poluję trochę na ten drugi tom już od wielu, wielu miesięcy. Stulecie Winnych, początek. To jest taki wstęp do Stulecia Winnych, właśnie przeczytałam. Aczkolwiek nie wiem, czy te opowiadania w ogóle coś wniosły do całej historii. Były ok, ale no nie zmieniły za bardzo mojej percepcji tej trylogii oryginalnej jakby. Taki dodatek, nie wiem, może skok trochę na kasę, nieważne. Radio Silence, Alice Osman, nieczytane jeszcze przeze mnie. I myślę, że wrócę na pewno do twórczości tej pisarki, bo to jest autorka oczywiście Heartstoppera. Także jak najbardziej interesuje mnie to, co ona chce przekazać w swoich takich powieściach, po prostu w dłuższych swoich formach pisemnych, a nie tylko rysunkowych. I kolejna książka, tu już widzę, była promka Zosia z Wołynia. Cóż, to był moment w moim życiu czytelniczym, kiedy jak były jakieś promki takie, że książki były po 10 zł, to kupowałam te książki po prostu. Teraz już tak za bardzo nie robię, raczej mam swoją pulę książek w głowie, które chcę mieć, a wtedy na początku jeszcze tak szukałam i czasami trochę łykałam po prostu to, co jest, i tak było z tą Zosią trochę. Nie czytałam oczywiście Wisielcza Góra, również jeszcze nie przeczytana, ale myślę, że po nią sięgnę, bo Paulina Händel ma bardzo lekkie takie pióro i tu są też wątki słowiańskie, także myślę, że może mi się to spodobać. Atomowe nawyki, James Clear. Czytałam tę książkę i to jest jedna z nielicznych książek takich, nie wiem, rozwojowych, psychologicznych, które moim zdaniem faktycznie mają sens i mam zamiar do tej książki sobie wrócić, bo tam były naprawdę ciekawe wskazówki a propos budowania dobrych nawyków, a propos zrywania z jakimiś złymi nawykami, także sympatyczna rzecz. Wojna cukierkowa, nie czytałam, pięknie jest wydana, zachwycam się, ale jeszcze nie udało mi się po tę książkę sięgnąć. Tak samo jak już widzę tutaj Władcę Much, też jeszcze nie czytałam, ale też wydaje mi się taka klasyka, po którą chciałabym sięgnąć, po którą warto sięgać. Jestem załamana ilością przeczytanych książek, bo tego nie będzie nawet połowy. Mam nadzieję, że drugi Book Haul będzie lepszym. Jakby lepiej mi po prostu pójdzie. Gentleman w Moskwie, również nieprzeczytana książka. Była duża mania czytania tej książki w pewnym momencie. Mnie to jakoś ominęło. Kupiłam ją sobie i postawiłam po prostu na półce. No i tak samo Dobre wychowanie tego samego autora również stoi i się kurzy. Wstyd. Dalej widzę tutaj książkę pionierki o antropolożkach, chyba. Tak sugeruje mi podtytuł, nieczytana, kolejna książka z promocji, ale wydaje mi się, że to jest coś, co prędzej może przeczytam niż o tej Zosi z Wołynia, więc w sumie to aż takich głupot nie kupowałam na tych promocjach, tak jak patrzę. I to jest, zdaje się, ostatnia książka, którą tutaj pokazuję w tym book haulu, więc szybciutko przejdziemy sobie do drugiego book haulu, żeby tutaj zobaczyć kolejne moje nieprzeczytane książki. I może to będzie perspektywa i kop taki mój motywacyjny, żebym coś przeczytała. Tutaj widzę odważny makijaż, znowu takie klimaty, tym razem pastelowo-różowe. I dobrze, pierwsza książka Królowa Elżbiety Herezińskiej, przeczytana, bardzo dobra, dorównująca, myślę, pierwszej części, pierwszemu tomowi. Kolejna książka, pokazuję tutaj chyba właśnie te, które czytałam, Księga Axlin, pierwszy tom, właśnie Strażników Cytadeli, bardzo dobra książka, przeczytana przeze mnie oczywiście, natomiast dwa kolejne tomy niestety leżą i się kurzą, nieprzeczytane przeze mnie.
A szkoda, nie wiem, jakoś te nowości cały czas napływają ja nie wiem, co ja w ogóle czytam. Przecież cały czas coś czytam, a widzę, że tu niewyczytane w ogóle są te kupowane przeze mnie książki. Czarne skrzydła czasu czytałam, ale niestety żałuję, bo ta książka mnie mocno zawiodła, aczkolwiek wiem, że są ludzie, którzy ją lubią, więc no, kwestia po prostu gustu, myślę. Dalej, Podziemie Pamięci. Nieprzeczytane. Tak bardzo lubiłam książki Yoko Ogawy, a jakoś na to Podziemie Pamięci jakoś nie mam w ogóle głowy do tego, nie mogę się wziąć. Trochę azjatycki miesiąc, ale myślę, że nie uda mi się już w tym miesiącu tej książki przeczytać. Niestety, a szkoda. Podobnie nie przeczytałam Otesy Moszwek i Mojego roku relaksu i odpoczynku. To jest książka o depresji, wydaje mi się, i o właśnie odpoczywaniu z narkotykami, z lekami takimi w tle, uspokajającymi mocno. Udręka i ekstaza. Miałam podejście do tej książki, ale nie udało mi się. Chociaż mam pewien pomysł, który może mi jakby ułatwić przeczytanie tej książki, ale to może w przyszłości. Kolejna książka, którą tu pokazuję, och, to bym bardzo chciała przeczytać. Jane Austen i Racjonalne romanse, ale po przeczytaniu wszystkich książek Jane Austen chciałabym przeczytać właśnie biografię Austen, ale to już wiecie, to nie jest jakby nic szalonego, ja tylko mówię o tych swoich planach, a ich nie realizuję tak szybko, jakbym chciała. Na plebanii w Haworth to jest też biografia, tylko że właśnie rodzeństwa Bronte, także ta sama historia jak w przypadku Jane Austen. Kolejna książka, o tutaj są, widzę książki z MG, Charlotte Bronte, Profesor. Nie czytałam, ale w ogóle się pozbyłam tych książek z MG, bo mam je ze świata książki, więc nie, tej się chyba nie pozbyłam z tego, co widzę, bo profesora nie ma w świecie książki. Dobra, to cofam to, co powiedziałam. Profesora nie przeczytałam i stoi na półce, ale to nie zmienia faktu, że część z tych książek właśnie z MG się pozbyłam. Akurat Shirley też nie, też jej jeszcze nie przeczytałam. Ale pewnie tutaj pokażę jeszcze inne książki, chociaż może nie. Faraon Bolesława Prusa czytałam w dużej mierze w Egipcie, więc spoko. Książka bardzo polityczna, ale w sumie może to nie była jakaś taka perła, wiecie, literatury, ale podobała mi się ogólnie. Dalej mam tutaj trylogię Ricka Riordana, tą egipską. I ogólnie ja kiedyś te książki czytałam, ale jakby chyba ich nie miałam fizycznie, chyba je czytałam od koleżanki, a pamiętam, że wtedy był taki moment w moim życiu, że chciałam sobie wrócić do tego Riordana, czego nigdy nie zrobiłam, bo jakoś zawsze coś innego było do przeczytania. Czyli generalnie ja te książki czytałam, ale gdzieś tam z 10 lat temu podejrzewam. I tu widzę kolejna trylogia Magnus Chase. Kurde, muszę sobie wrócić do tego Riordana, bo naprawdę mam tutaj całe półki, widzę jego, a no nieczytane niestety. Tu jest drugi tom, Nevermore. No tak, jak pierwszy mi się bardzo spodobał, tak drugi sobie od razu kupiłam, ale nie czytałam. Aż się boję tego zestawienia serio. Ale w sumie każdy się tego spodziewał, także. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że mi się w zasadzie teraz i tak nie chce tych książek czytać, ale wiem, że kiedyś chyba będę chciała je przeczytać, więc w sumie z jednej strony dobrze, że je mam. Właśnie Illuminae pokazuje nieczytane. No i cóż, no chciałabym to przeczytać, ale akurat teraz nie mam weny. No co mam poradzić? Tutaj widzę, że będę mogła się pochwalić wreszcie przeczytaną książkę Siostry, Siostra Perły, Siostra Księżyca, zdaje się, nie zdążyłam spojrzeć. Przeczytane oczywiście, jest cały film o siedmiu siostrach. Z perspektywy czasu nie uważam, żeby to była jakaś cudowna seria, ale dobrze się bawiłam przy okazji czytania tych książek i bardzo czekam na ostatni tom, wy to wiecie na pewno, bo już o tym wspominałam wielokrotnie, ja się lubię powtarzać. I co mogę powiedzieć? No co, jestem bardzo ciekawa tego nowego tomu i tupię nóżką, już po prostu czekam właśnie na kolejną książkę. Córka Eleny Ferrante, przeczytana, bardzo dziwny twór. Jakby ciekawe, może pomysły tutaj były podjęte, ale ta książka była dla mnie jakaś taka brudna, za bardzo brudna, bym powiedziała. I jakoś tak nie za bardzo ze mną rezonowała. Kolejna książka, widzę już, że należy do tych przeczytanych za Mroczną Rzeką. Czytałam na poprzednim miesiącu azjatyckim, w czerwcu, zdaje się, to był czerwiec, nie wiem, bardzo przejmująca historia autobiograficzna o ucieczce z Korei Północnej. Także polecam tę książkę bardzo serdecznie. Jacek Hope, Niegrzeczne o dzieciach tych w spektrum autyzmu czy ADHD, czy może obu.
Nie widzę tutaj podtytułu, w każdym razie nie przeczytałam, jak się domyślacie. I muszę też na pewno wrócić. To są książki takie, tak samo Bez mnie jesteś nikim. Książki, które na 100% kiedyś przeczytam, ale akurat, tak jak już mówiłam, teraz nie mam humoru. I Czerwony głód myślę, że muszę przeczytać w tym roku, żeby wygrać z Hubertem mój zakład. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to Was odsyłam do filmu znowu 23 książki na 23 rok. To jest książka z mojego losowanego TBR-u i muszę ją przeczytać, żeby coś wygrać. Żeby po prostu też komuś utrzeć nosa. Nie oszukujmy się. Oczywiście nie czytałam tej książki, ale muszę. I Morfina, udało mi się tę książkę przeczytać. Miałam mieszane uczucia w kierunku raczej takiego zawodu i lekkiego zniesmaczenia. I w sumie to nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Może najlepiej nic. I tutaj widzę Koło czasu, drugi tom, Wielkie polowanie. Nie czytałam tej książki i w najbliższym czasie tego na pewno nie zrobię, bo w sumie te książki były trochę kupowane pod Huberta, a on koniec końców, nie wiem, czy pierwszy tom przebrnął, nie wiem, bo jakoś ucichło mi, jeśli chodzi o czytanie tej książki. I to już wszystkie książki, które tutaj pokazałam. No co, zobaczycie tutaj na pewno podsumowanie, ile tych książek udało mi się przeczytać, ile na ile było przeczytanych pozycji. Ja się obawiam, że tego będzie może 30%, ale w sumie spodziewałam się, że będzie tu więcej jakichś takich pierdół, takich książek typu... No już sama nie wiem, to pewnie w następnych book haulach takie będą, że będą po prostu książki, które z perspektywy dnia dzisiejszego uważam za niewarte kupowania. Natomiast to jeszcze nie są te book haule, to były jeszcze takie chyba skromniejsze i no mimo, że może dzisiaj bym nie wszystkie te książki kupiła, to myślę, że i tak większość z nich mam zamiar czytać, a jeśli nie, to po prostu gdzieś dalej one zostaną puszczone w obieg po prostu. I śmiesznie się patrzy na te moje półki, które tak inaczej wyglądały wtedy. Trochę się ta biblioteczka rozrosła od tamtego czasu. To jest chyba styczeń, rok temu dokładnie luty. Jak zwykle zachęcam Was do zostawienia po sobie komentarza i łapki najlepiej w górę. I widzimy się następnym razem w następnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.